XX wiek często jest nazywany erą atomu. Promieniotwórczość znamy, badamy i oczywiście używamy od niecałych 130 lat. Prześledźmy najważniejsze daty związane z tym zjawiskiem. Od samego odkrycia, do pierwszej bomby atomowej i pierwszej energii elektrycznej, otrzymanej za pomocą reaktora. Przed Wami przegląd najważniejszych odkryć z zakresu fizyki jądrowej. Punktem wyjścia dla odkrycia i zbadania zjawiska promieniotwórczości były promienie X, odkryte przez Wilhelma Röntgena. Te miały powstawać w miejscu, gdzie wiązka elektronów w lampie wyładowczej wywoływała świecenie. Henri Becquerel wiedział, że rudy uranu po ekspozycji na Słońce świeciły podobnie. Liczył, że oprócz światła widzialnego emitują też promieniowanie röntgenowskie. Jeżeli tak, to można by je wytwarzać bez używania zewnętrznych i kosztownych źródeł energii. Kiedy 26 lutego 1896 roku zamierzał przeprowadzić eksperyment z naświetlaniem, paryskie niebo było zachmurzone. W oczekiwaniu na poprawę pogody uran zawinął w czarny papier i razem z kliszami fotograficznymi i metalowym krzyżem schował do szuflady. Niebo rozjaśniło się 1 marca i można było rozpocząć doświadczenie. Co dziwne, okazało się, że klisze są prześwietlone, choć uran schowany do szuflady zawinięty w czarny papier nie emitował żadnego widzialnego światła. Jakieś nieznane promieniowanie, początkowo nazywane promieniowaniem Becquerela, naświetlało klisze, zostawiając na nich wyraźny ślad wokół metalowego krzyża. To przełomowe, jak dziś wiemy, odkrycie nie wywołało jakiegoś większego poruszenia w świecie nauki. To promienie Röntgena były na topie. Wszystko zmieniło się rok później, w 1897 roku, kiedy w ramach swojej pracy doktorskiej zajęła się nimi młoda absolwentka Sorbony, Maria Skłodowska-Curie. Odkrycie okazało się tak interesujące, że zajął się nim także jej mąż Piotr, który porzucił swoje dotychczasowe badania nad innym odkryciem, piezoelektrycznością, czyli powstawaniem ładunków elektrycznych wskutek naprężeń mechanicznych na powierzchniach kryształów. Skonstruowany przez niego na potrzeby badania piezoelektryczności elektrometr pozwalał mierzyć jonizację powietrza przez materiały radioaktywne, czym przyczynił się do zbadania zjawiska. 10 grudnia 1903 cała trójka została uhonorowana Nagrodą Nobla za odkrycie i zbadanie zjawiska promieniotwórczości naturalnej. Przyjrzyjmy się trzem najpowszechniejszym rodzajom rozpadów jądrowych. Dwa z nich odkrył i opisał Ernest Rutherford w 1899 roku. Pierwszy składa się z cząstek alfa, czyli jąder helu. Do pustej szklanej tuby wsunięto igłę, na której czubku umieszczono rad, który podlega rozpadowi alfa. Po kilku dniach igła została usunięta, a zawartość została poddana działaniu elektryczności. Analiza zawartości wskazywała, że w tubie znajduje się hel. Drugi rodzaj cząstek, składnik promieniowania beta, to elektrony. Promienie alfa można od nich łatwo odizolować, ponieważ nie przechodzą nawet przez cienką metalową blaszkę. Zbadanie promieni beta było względnie łatwe. Ich właściwości, czyli stosunek ładunku do masy oraz wpływ pól magnetycznych i elektrycznych na tor ich lotu, był dokładnie taki sam jak niedawno odkrytych elektronów. W roku 1900 został odkryty trzeci rodzaj promieniowania, zwany gamma. Fizyk Paul Villa umieścił sól radową w ołowianym pojemniku. Przez niewielki otwór wydobywało się z niego promieniowanie. Cząstki alfa, jak wiemy, można dość łatwo zatrzymać cienką blaszką. Cząstki beta można skierować w innym kierunku za pomocą pola magnetycznego. Mimo usunięcia promieni alfa i beta, detektor cały czas był naświetlany jakimś nieznanym rodzajem promieniowania. Ustalenia, że promienie gamma są rodzajem fali elektromagnetycznej, dokonał Rutherford z Edwardem Andrade w roku 1914. Wykluczyli, że posiadają ładunek elektryczny oraz zmierzyli długość fali, badając jej typowo falowe efekty zachodzące w kryształach. W 1913 Frederick Soddy oraz niezależnie od niego Kazimierz Fajans zaproponowali tak zwane prawo przesunięć, zwane też prawem Soddy'ego Fajansa. Zgodnie z nim, znając sposób rozpadu promieniotwórczego danego pierwiastka, można określić, jaki pierwiastek powstanie po jego rozpadzie, a nawet rozpisać drzewa genealogiczne poszczególnych izotopów, czyli tak zwane szeregi promieniotwórcze, wszystkich potomków uranu lub toru, aż do stabilnego ołowiu. W skrócie, rozpad alfa to przemiana w pierwiastek położony dwa miejsca w lewo w układzie okresowym, rozpad beta minus jedno miejsce w prawo, rozpad beta plus jedno miejsce w lewo. Oznacza to, że odrzucenie przez pierwiastek pewnych cząstek powoduje jego przemianę w inny. Powstało pytanie, czy przeprowadzając odwrotny proces, to jest dodając pewne cząstki, także można zmienić pierwiastek w inny? Okazuje się, że tak, a pierwszej przemiany jądrowej pierwiastka dokonał Ernest Rutherford. W 1919 przeprowadzał eksperymenty, w których na zamknięty w szklanej tubie azot kierował cząstki alfa. Na końcu urządzenia badał, jakie cząstki powstają w wyniku reakcji. Najwięcej było jąder wodoru. Ten i kolejne eksperymenty udowodniły istnienie protonów, nas jednak interesuje, co działo się w szklanej tubie.
Azot 14 po potraktowaniu cząstką alfa przemieniał się w występujący w naturze w niewielkich ilościach tlen 17, jednocześnie emitując wolny proton, jądro wodoru. W 1932 Ernest Walton i John Cockcroft za pomocą skonstruowanego przez siebie akceleratora cząstek przedzielili jądro atomowe na pół. Rozpędzone protony uderzały w izotop litu 7, który w jądrze ma 3 protony i 4 neutrony. W wyniku eksperymentu uzyskiwano 2 jądra helu. Była to pierwsza w pełni kontrolowana reakcja jądrowa z wykorzystaniem przyspieszonych cząstek. W 1934 Irena i Fryderyk Joliot-Curie odkryli zjawisko promieniotwórczości sztucznej. Uderzając w folię aluminiową cząstkami alfa, uzyskali promieniotwórczy izotop fosforu przy jednoczesnej emisji neutronu. Radioaktywny fosfor 30 nie występuje naturalnie, można go uzyskać tylko sztucznie. W tym samym roku włoski fizyk Enrico Fermi, zainspirowany wynikami Rutherforda oraz państwa Joliot-Curie, przeprowadzał eksperymenty, w których bombardował jądra uranu neutronami. Wnioskował, że podczas tych doświadczeń uzyskał nowe, cięższe od uranu pierwiastki. Niestety wyniki jego badań nie były jednoznaczne, nie uważa się go za odkrywcę nowych pierwiastków, czy za pierwszego, który rozbił jądro uranu, choć z drugiej strony dostał Nagrodę Nobla za pokazanie istnienia nowych pierwiastków promieniotwórczych wytworzonych przez napromieniowanie neutronami i za odkrycie reakcji jądrowych wywołanych przez powolne neutrony, czyli za to, czego podobno nie dokonał. Jego eksperymenty postanowili powtórzyć Otto Hahn, Fritz Strassmann i Liza Meitner. Ta ostatnia, jako austriacka Żydówka, po Anschlussu utraciła obywatelstwo i musiała udać się na emigrację. Nie brała udziału w samych eksperymentach, prowadziła jednak korespondencję ze swoimi kolegami i poprawnie zinterpretowała wyniki ich doświadczeń. Jednym z produktów bombardowania uranu neutronami był bar, pierwiastek, który w swoim jądrze zawiera aż 56 protonów. Nie znano żadnej reakcji jądrowej, która miałaby tak ciężkie produkty – proton, neutron, cząstka alfa, ale tak duże jądro? W doświadczeniach z radioaktywnością bar występował z radem w smułce uranowej badanej przez państwo Curie. Są to metale z tej samej grupy układu okresowego, było to możliwe do wytłumaczenia podobnymi właściwościami chemicznymi, ale to była zupełnie inna sytuacja. Odpowiedzi na to, co zaszło, udzieliła właśnie Liza Meitner. Udało się rozszczepić jądro uranu. Choć produktów jego rozpadu jest więcej, reakcją, której produktem był bar, wygląda następująco. Neutron uderza w jądro uranu 235, które na chwilę staje się jądrem uranu 236. Następnie rozpada się na krypton, bar oraz emituje neutrony. No właśnie, dodatkowe neutrony, które mogą rozbić kolejne jądra. Jądrową reakcję łańcuchową wymyślił Leo Szilard w 1933 roku. Zgodnie z tym pomysłem, neutron rozbijał rozszczepialne jądro na mniejsze elementy, w tym oczywiście na wolne neutrony. Te z kolei miały inicjować kolejne rozszczepienia, które stanowiły początek kolejnych reakcji i tak aż do wyczerpania produktów. Wraz z Enrico Fermim przeprowadzili w 1939 roku pierwsze eksperymenty, w których udowodnili, że taka reakcja jest możliwa do zainicjowania. Zaprojektowali i zbudowali pierwszy na świecie działający reaktor jądrowy, czyli urządzenie zdolne do przeprowadzenia kontrolowanej jądrowej reakcji łańcuchowej. Chicago Pile 1, czyli stos chicagowski. Jego nazwa w pełni oddaje jego konstrukcję. Był to stos kostek grafitu, drewnianych wsporników i paliwa uranowego układanych kolejnymi warstwami. Intensywność reakcji kontrolowało się za pomocą ręcznie wsuwanych kadmowych prętów. Kadm pochłania neutrony, wygasza więc reakcję łańcuchową. Reaktor osiągnął stan krytyczny, czyli w jego wnętrzu zainicjowano kontrolowaną reakcję łańcuchową 2 grudnia 1942 roku. Po co w ogóle został zbudowany? Stanowił element projektu Manhattan, w którym Amerykanie zaprojektowali i zbudowali pierwszą bombę atomową. Od końca lat 30. badania nad promieniotwórczością były podporządkowane głównie zastosowaniu militarnemu. Stos chicagowski miał za zadanie potwierdzić, czy reakcja jest możliwa do zainicjowania i podtrzymania. Stanowił punkt wyjścia do budowy innych, bardziej skomplikowanych reaktorów, które miały produkować pluton, a docelowo tworzyć inne urządzenie, takie, w którym miała zachodzić niekontrolowana reakcja łańcuchowa, czyli bombę atomową. Wspomniałem o plutonie. Spójrzmy na układ okresowy pierwiastków chemicznych. Obecnie znamy 118 pierwiastków. W połowie lat 30. liczba ta wynosiła zaledwie 88. Ostatni na liście był uran, nie znano żadnych transuranowców. Co więcej, na liście były aż 4 dziury. Jedną z nich był pierwiastek numer 43. Technet, bo o nim mowa, był pierwszym sztucznie otrzymanym pierwiastkiem chemicznym. W 1936 włoski fizyk Emilio Segre pracował na cyklotronie, który działał w Lawrence Berkeley National Lab w Kalifornii. Folię z molibdenu, pierwiastka numer 42, bombardowano rozpędzonymi jądrami deuteru, które składają się z jednego protonu i jednego neutronu. Po takim zabiegu folia stawała się radioaktywna. Po kilku miesiącach Segre opuścił Stany i powrócił na uniwersytet w Palermo, gdzie wraz z Carlo Perrierem
kontynuowali nad nią badania. Okazało się, że można sztucznie wytworzyć nie tylko nowe izotopy znanych pierwiastków, lecz także stworzyć zupełnie nowe, niespotykane dotychczas w naturze. W podobny sposób wyprodukowano pluton. Zespół pod przewodnictwem Glena Seaborga rozpoczął eksperyment 14 grudnia 1941 roku, a jego wyniki poznano w nocy z 23 na 24 lutego kolejnego roku. Uran-238 bombardowano deuteronami, ten przekształcał się w Neptun-238 i emitował dwa neutrony. Ten w drodze rozpadu beta przemieniał się w pluton-238. Wreszcie, 16 lipca 1945 roku na poligonie w Nowym Meksyku przeprowadzono test Trinity. Pierwszą na świecie eksplozję bomby atomowej, która była imponującym efektem dotychczasowych badań, ale nie ich zwieńczeniem. Uruchomiono reaktor EBR-1. Jego nazwę można tłumaczyć jako eksperymentalny reaktor powielający. Zaprojektowany przez Waltera Zina był pierwszym tego typu urządzeniem, które już w założeniu miało mieć zastosowanie cywilne. To właśnie w nim po raz pierwszy uzyskano prąd, który pozwolił na zasilenie prostych układów złożonych z żarówek, choć nie było to celem jego budowy. Była to raczej prosta sztuczka dla celów propagandowych, ukazująca przyszłe możliwości. No właśnie, jakie jeszcze wydarzenia powinny znaleźć się w tym odcinku, a być może w jego drugiej części? Zapraszam do komentowania i pozdrawiam.